Dziś jest taki dzień, że stajemy przy grobach naszych bliskich, więc siłą rzeczy spotykamy się z tematem przemijania, śmierci, jakiejś kruchości człowieka. No i wobec tego tematu trudnego tematu trzeba zająć jakieś stanowisko, jakoś się zachować, jakoś ten temat przeżyć. Zauważyłem. Że są czasami takie skrajne podejścia do tematu śmierci, przemijania. Jest takie stanowisko, takie podejście ludzi, którzy podpierając się wiarą, podpierając się Słowem Bożym. Na przykład chcą bardzo pocieszać tych, którzy cierpią z powodu śmierci swoich bliskich. Czasami tak się zdarza, że ktoś mówi, nie płacz, nie wolno ci płakać, bo przecież jest w zmartwychwstanie, bo przecież jest życie wieczne, więc nie wolno się smucić. Więc jest jakby jedno takie podejście, które neguje w ogóle ciężar śmierci czy, czy prawo człowieka do, do żałoby, do bólu, do płaczu i łez. Ale jest też druga skrajność. Kiedy ktoś w nieskończoność rozpamiętuje, właśnie czyjeś odejście, kiedy jakby widać, że ktoś już z tym tematem żałoby czy straty po prostu idzie bardzo długo i nie potrafi się od tego tematu jakoś uwolnić, nie potrafi tutaj znaleźć ukojenia, jakoś ciągle w tym tkwi, więc są dwie takie skrajności. Tym, co dzisiaj nam podpowiada Słowo Boże, to jest to, że że jest i śmierć i wstanie. Czytamy dzisiaj, że Jezus poniósł śmierć, ale wstał. Więc jakoś dzisiaj stając też przy grobach naszych bliskich, uświadamiajmy sobie i jedno i drugie. To znaczy, trzeba zmierzyć się z tematem śmierci, kruchości, przemijania. Przyjąć ten temat z całym ciężarem, z jakim on jest. Przyjąć ten temat też, z prawem do przeżycia bólu, łez, jakiegoś smutku, ale, ale właśnie przejść przez to, pamiętając, że jest z martwych wstanie, że właśnie ten ból i to cierpienie nie jest wszechogarniające, ale że jest życie, że jest z martwych wstanie, że jest przede wszystkim ten, który, który nas przeprowadzi przez to doświadczenie śmierci do życia wiecznego do życia w pełni.